Jednym z tych błędów popełnianych na egzaminie państwowym, jednym z pierwszych błędów jest już błąd przy przeprowadzeniu motocykla. Pamiętajmy, może być taka sytuacja, że na egzaminie osoby są wyczytywane alfabetycznie i jeżeli... Kto ktoś, yy, ze zdających skończy egzamin, to on podjeżdża w pole tu, gdzie ma być przeprowadzenie motocykla i dla niego nie ma znaczenia, jak ten egzamin, jak ten motocykl zostanie postawiony, bo on kończy zadanie egzaminacyjne. Egzaminator pozwala dowolnie sobie ustawić motocykl przed rozpoczęciem zadania. W tym przypadku postawiliśmy motocykl. Blisko lewej stronie. Pamiętajmy, że jeżeli on będzie stał blisko lewej strony, a potrzeby, potrzebujemy go wycofać później w prawo, to jest duże ryzyko, że przednie koło zahaczy lewą linię. Więc jeżeli mamy możliwość przestawienia motocykla, widzimy, że on stoi źle, to w tej chwili proszę sobie wycofujemy sobie. Kursant wycofa sobie na prostych kołach. Nawet dokładnie cykl, wycofamy sobie. Można też tu z boku, można, można siedzieć na motocyklu. Na razie zaczynamy na wprost, żeby zademonstrować, żeby blisko ustawić motocykl, blisko prawej linii. Możesz tu wyjechać, tu możemy, zaznaczmy, możemy sobie wyjechać za linie. Czyli jedziemy sobie maksymalnie do tyłu, teraz kierownica w prawo, bo to ma na celu prawidłowe ustawienie motocykla. Jedziemy blisko, blisko prawej strony, dokładnie, dajemy sobie no, jeszcze, dajemy sobie nóżkę. Rozkładamy nóżkę i schodzimy z motocykla. To zadanie miało na celu poprawne ustawienie motocykla bliżej prawej strony. Jeżeli kursant sam ustawił czy zdający yy, motocykl, to znaczy, że on jest w sposób prawidłowy ustawiony. Rozpoczynamy zadanie. Siadamy sobie na, na motocykl, składamy nóżkę. I pamiętajmy, trzy zmiany kierunku jazdy. Maksymalnie kierownica w prawo. I mając blisko motocykl prawej strony, z lewej strony mamy bardzo dużo miejsca. Nie mamy problemu z wykonaniem tego zadania. Jeszcze kawałek. O, odkręcamy kierownicą. W drugą stronę czekamy aż do przodu, aż motocykl nam się wypionuje, tak? I do tyłu sobie cofamy. Trzecia zmiana kierunku jazdy, czyli do tyłu, do przodu, do tyłu. Rozkładamy nóżkę. Schodzimy z motocykla. Jest to sygnał dla egzaminatora, że zadanie zostało wykonane w sposób prawidłowy.